Nagrywa. Dzień dobry, widzowie, fani. Ja dalej jeszcze na laptopie, ponieważ komputerka nie mam, a dzisiaj będzie kolejna część opowieści o komputerku. No oczywiście jest ze mną Marcin, możesz się przywitać, powiedzieć cześć. Dzień dobry. No może to dzień dobry też może być. Słuchajcie, Marcinie, wiesz co było źle? A, to ci opowiem ci, słuchaj. Bo pamiętasz, jak żeśmy nagrywali i ja ci mówię, że cię przepraszam, ale kurwier mi przyszedł, nie? Przyszedł mi kurier i on przyniósł mi komputer. I ja ten komputer mówię, a fajnie, mam komputer naprawiony chyba, nie? Okazało się, widzowie, że nie jest komputer naprawiony, bo komputer dalej był uszkodzony. Nie wiem, czy to mówiłem, czy nie mówiłem. I rozwaliłem sobie jeszcze szklaną ścianę od obudowy. I do mnie wczoraj właśnie przyszła nowa. Wiesz, że taka ścianka szklana, taka obudówka, taka, żeby zdjąć i ten i przymocować, to 200 zł kosztuje? Masakra. No. Czy mam chipmunkować ci dzisiaj, bo tak już mógłbyś ten tak pani proszą, żeby dzieciaczyć i a my tak nie. Dobra, ale to zara, albo w następnym odcinku, bo to ja chcę opowiedzieć historię najwspanialszego serwisu na świecie, który aktualizuje uszkodzone komputery, także dzisiaj będzie trochę o wspaniałym serwisie, z którym miałem współpracować. Mówiłeś na poprzednim odcinku. Tak, ale słuchaj, bo wczoraj do mnie próbowali się dodzwonić, rozumiesz? Otrzymałem wczoraj SMS-a. O, ktoś chyba skipnął. Wczoraj otrzymałem SMS-a i dostałem informację, że jest serwis wstrzymany, proszę o kontakt, że będzie kontakt z klientem. No to ja mówię, dobra, no to możemy się skontaktować, nie? No to oni do mnie dzwonią, nie mogą się dodzwonić. To ja potem do nich się jakoś dodzwoniłem, mówię, dzień dobry, ja miałem się zadzwonić, bo się państwo prosili, żebym ja się zadzwonił, to się dzwonię. Podałem numer zamówienia i on mi mówi. Uwaga, uwaga, bo to kurwa dobre będzie, nie? Mówi tak. Został uszkodzony zasilacz i prosimy w takim razie o to, aby wybrał pan sobie nowy do tej kwoty, albo jakiś wyższy oczywiście za dopłatą. Jeżeli będzie chciał pan ten sam, no to trzeba będzie dać go na jeszcze inny jakiś serwis i to wiadomo, że to się wiąże z dłuższym czasem oczekiwania. Czyli ergo wychodzi na to, że firma X.com naprawiła wtedy, znaczy nie naprawiła mojego komputera, mało tego, widzowie, fani. Oni, wyobraźcie sobie, że zupdate'owali BIOSa i poprawili montaż komponentów w komputerze, który kurwa jednak nie działał. Marcinie, czy możesz się wypowiedzieć w tej kwestii, jak to kurwa jest możliwe? Znaczy, ja z rzeczoną firmą też miałem kilka przygód i ja wolę po prostu o takich rzeczach mówić, bo taka rzeczona firma rzeczników. No. Zaraz, którzy stwierdzą, że to jest najlepsza firma na świecie i tak dalej, i tak dalej, a również miałem kilka przebojów. Wcale nie jestem zdziwiony. Może w ten sposób. Także, kochani, jeżeli kiedyś będziecie mieli taką sytuację, że z tej rzeczonej firmy, że tak sobie pozwolę zapożyczyć zapożyczenie twoje, komputer wam się zjebie, a oni wam powiedzą, że się nie zjebie, to wysyłajcie go do usranej śmierci do nich na serwis, aż naprawią. Ale jaki to kurwa tupet trzeba mieć, żeby na początku powiedzieć, że no jednak działa komputer, to u pana było coś spierdolone. To znaczy, wiesz co, nie chcę ich bronić, ale mógł mieć na przykład zasilacz skoki napięcia po prostu i u nich faktycznie nawet przez ten tydzień nic się mogło nie wydarzyć. Przyszło do ciebie i z powrotem zaczął skakać. No. Ja mam akurat na przykład talent do tego typu rzeczy, jak mi się zepsuje coś w samochodzie i słuchaj, jadę czy swoją Alfą, czy Fordem i jeb, dojeżdżam do mechanika, nic. I on na mnie się patrzy jak na debila, ale co się panu zepsuło? No panie, no przecież przed chwilą tak napieprzał, że nie wiem co, no. Myślałem, że się samochód rozpada, no ale przecież nic się nie dzieje, no. To ja akurat mam talent do tego typu rzeczy. Ale cieszę się, że rzeczona firma w końcu wzięła się za to, tylko szkoda, że... Szkoda, że kurwa, nie, że teraz nie dostanę dopiero... Znaczy dopiero po nowym roku dostanę komputer i nie mogę nagrywać wspaniałego kontentu. Bo nie wiem, czy ja w ogóle nagrałem jakieś filmy, czy nie nagrałem teraz, bo to też tak, no na laptopie cały czas cisnę i nie mogę nic innego na razie robić, także trochę przejebane ogólnie. Co?
Na laptopie się średnio nagrywa. Bardzo, bardzo. Znaczy może inaczej. Bo zaraz powie ktoś, że on od zawsze nagrywa na laptopie, ale to jeżeli... To jest jak z graniem na konsoli albo na komputerze. No jeżeli ktoś od zawsze gra na laptopie albo od zawsze gra na konsoli, to powie, że mu łatwiej nagrywać, tak? Ale jeżeli ktoś robi coś zawodowo tyle lat i robi to na normalnej klawiaturze, na normalnej myszy i tak dalej, i na normalnym ekranie, to potem jest ciężko się przestawić. Tak. No, to tak jest. Znajdźcie mi jednego youtubera, który ma 500 000 subów i nagrywa na laptopie. Bo tak jest mu wygodniej, bo jest w stanie podpiąć sobie 2 czy 3 monitory do laptopa i cały sprzęt, kamerkę, chłodzenie oczywiście do laptopa, żeby się nie zgrzał jak dzika świnia. Co jeszcze? Mikrofon. Znajdźcie mi takiego youtubera. Bardzo proszę, czas start, poszukiwania, rozpocząć, proszę. Jest pewnie kilku i zaraz ci napiszą. Dobrze. Ale... To ja ich w takim razie wtedy poproszę o informacje, jak oni to robią, że oni mają tak good quality wszystko, a ja mam takie spierdolone. No wiesz, no pewnie. 1-0. 1-0. Lapki za 20 koła i te sprawy, nie? No to za 20 koła, a ja mam za... Ile mój kosztował? Chyba 6 tysięcy. No to coś powyżej 5. Pod uwagę dzisiejsze standardy lapkowe, to... Gamingowe, to dupy nie urywa. No, właśnie. O, przyszły mi gumy. Ale dobrze, że Adaś był na tyle mądry, że se pomyślał o takiej sytuacji, że może być kiedyś wypierdolony komputer i warto mieć laptopa, który będzie zastępował mi robotę. I dobrze, że chociaż mam, no, że mam, nie? No. No ja też mam takiego lapka od Msi. I ten lapek od Msi chyba no, ponad 10 kosztował, jak był kupowany. Ale no, teraz to już jest staruszek. No, co prawda ma tam i siódemeczkę, i GTX 970. Ale no to... No żeby... Grałem na nim Wiedźmina. Także takie podstawowe, że tak powiem, czy Trackmanie to też tam obsłuży, nie? No. No to. Tylko, że ja realnie on leży sobie w pokrowcu i wszystko, żeby nic mu tam nie było. No ja mojego używam do oglądania animu. No to nie, to ja mam tego właśnie typowo awaryjnego po prostu, gdyby źródło zarobku się wysuszyło. Powiedzieć ci, jaki to jest myczek? Jak można to mega skrócić, tylko że trzeba być dużo farta? Jak? Dojechać do końca tego... tej trampoliny, znaczy tego wzniesienia. Nie wpadać w tą dziurę na samym starcie, tylko pojechać dalej, wyżej. No, po prawo czy po lewo? Prosto. Sam zrozumiesz, jak wyskoczysz z samego szczytu. No do mety nie dolecisz. Dolecisz. Chociaż, no nie, no dobra, no nie dolepi, chyba jednak kogoś. Chociaż no, jakoś te 12 sekund zrobił, nie? Aha, on sobie na prawo w ogóle jedzie. Tam, gdzie jest w wrong way. No to tak, to tam się jeździ, no. Ty, w ogóle to przejechał już? Właśnie przejeżdżam. O. No to trzeba się bardziej postarać, bo ja tu kombinuję. Widziałem, że nie przejeżdżasz, ale dobra. Chcesz się w ten sposób bawić? To dobra. Ja się lubię bawić, wiesz? Ja jestem Mister Zabawa Bright. Bombecznik cię wyprzedził. Bombecznik, jabłecznik, rozumiesz? No ale... Tam jego wyprzedził Zara, ale... Mnie tak wzięło i nie wyprzedziło mnie. Zara to taka firma... Ten, to ciuchy sprzedaje, wiesz?
A propos firmy, twojachmurka.pl, najlepsze artykuły CBD w Polsce, najtańsze ceny i w ogóle bardzo fajne, polecam mocno. Nawet Marcin zamówił, jeszcze do niego nie doszło, ale jak nagrywamy, to już do niego doszło. I jak, dobre? Jak nagrywamy, to jeszcze nie doszło. Znaczy jak już ten odcinek jest publikowany, to już doszło, dobre? Bardzo dobre. O, widzicie, nawet Marcin poleca i już dobre. I alpaka.shoplo.com, sklep z alpakami, koszulkami, bluzami i kubkami. O, to miałem powiedzieć. Tak. Też kupujcie, tak. Bo o mój Boże, wy normalnie wszystkie wykupujecie, a nowe wzory doszły. Bardzo fajne. Ole, robię czasa teraz. Dobra. No, także też kupujcie, bo warto. Dupa. Kupujcie wszystko. Tak, wszystko kupujcie. Wszystko, jakbyście wszystko kupili, to ja bym was wszystko kochał. Widzicie, Iron Man kochał tylko 3000, on kocha wszystko. Widzicie? Jestem lepszy niż Iron Man. 2 do 0 czy ile? Nie wiem. A, 2 do 0. Dzisiaj macie dłuższy odcinek, bo dzisiaj była pierwsza mapa pominięta, a niech macie Dzień Dziecka w ten nowy rok tam. No i jeszcze ten. Powtórzyli planszkę, mówię. Bardzo dobrze, ja lubię tę planszę. Mi się też podoba. Także super jesteś. A ciągle nie zrobiłem jej, że tak powiem, tak jak bym chciał, nie? I ja tak samo, dlatego ja też lubię, kiedy powtarzam sobie planszę i mogę sobie jeszcze raz ją przejechać. Tak właśnie. No. Oj, no teraz źle wylądowałem, no ale już jadę, nie? O panie, to ty na mnie spojrzałeś, ale żem przejechał teraz. Poprawiłem jeszcze czasem. Nie przejechałem. Dać ci podpowiedź? Poczekaj. Ajajajajaj, teraz miałbym 12 sekund z groszami. A jak? No normalnie, pojechałem w prawo, przeskoczyłem, idealnie wszystko wylądowałem, tylko że na sam koniec mnie podniosło kółka do góry i przywaliłem w słupek mety. Dobra, czyli nie potrzebujesz podpowiedzi. Na jaką ty tam wątpliwość? Nie, już nie potrzebujesz. Nie, bo ty mnie żeś tak ostatnio załatwił, powiem ci. Ty tak zrobiłeś i właśnie... Ale ja tobie też tam podpowiedziałem. Ja aj tam, taka... Ty, ale dzięki mojej podpowiedzi miałeś pierwsze miejsce, więc... Nie, nieprawda. Tak. Dzięki mojej podpowiedzi miałem pierwsze miejsce, a ty byłeś drugie. Ty, głupoty gadasz. Więc... Jeszcze kłamie w żywe oczy. Teraz mam 12 sekund, Elo Benz. Proszę bardzo. Dobra, już wiem, jak to przejechać. No, tutaj najgorzej, że no, skurwysyn tak. Zrobił sekundę lepiej ode mnie, no. Tak ładnie tu przyjechałem, ale... Kurde, no. No tutaj dużo airbreaka trzeba używać, no taka prawda. Czy to airbreaka? Była odpowiedź? Ja bez airbreaka to przejeżdżam. A po co? Bo... dziękuję, jest! A nawet gdy mi się nie poślizgły kółka, to miałbym 11 sekund. Tylko że normalnie wleciałem bokiem w metę. I w zasadzie muszę ci powiedzieć, że tu nie ma za dużo do podpowiadania, to... No wchodzi, no. Znaczy airbreaka też używam, jak na przykład wyskakuję tutaj w tą pierwszą dziurkę, wpadam, to sobie tak airbreakuję, żeby, wiesz, żeby to ładnie było. I tam jak potem spadam już później, to też tak sobie airbreakuję, żeby ładnie było, rozumiesz, nie? A ja bez airbreaka i dobrze też mi idzie. No gdzie ci dobrze idzie, no proszę cię. No dobrze mi idzie, no dobry mam czas. Pierwsza strona. Pierwsza strona. Dokładnie. No, ale... Kurde! Panie! No jeszcze przecież 100 tysięcznych, to proszę cię, no. Ale... Nie róbmy sobie żartów. Halo, 60, ciebie. Nie 100. Bądźmy poważni troszkę, co? Kurwa mać, ażem wleciał. Dlaczego jest tam na górze, że map will be replayed next, skoro już nie może być powtórki? Poprawiłem.
No brawo. Ale śmieszny, kolorowy samochodzik na mnie jedzie. Brawo, Marcinie. Powiem szczerze, cieszę się twoim sukcesem. Szczerość aż biła z tej wypowiedzi. Kapało z niej szczerością normalnie. No? Trochę za szybko wyskakuje. Dobra, teraz robię czasa. 12.526 zrobiłem. Teraz. Bzykacz nawet nas wyprzedził, chłopie, no. I kurwa! Czyżbyś metę przewalił? Nie, poleciałem. 2-1. Serdeczne arigato za obejrzenie tego materiału. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Wszystkie instrukcje macie w opisie. XCOM super firma, która naprawia komputery dopiero za drugim razem. KC was bardzo mocno do następnego. Trzymajcie się, endio.